Dzień dobry, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrałem w Torment Tides of Numenera. No i moi drodzy, powróćmy. Wróćmy tutaj. Zbroje mify obrawiają zadawane przez fizyczne źródła, tak jak broni. Opóźno mify obrawiają źródeł energii. Jestem gotowy. Zawsze jestem gotowy. Nadchodzi pogromca nudy. Dobra. Wejdźmy tu raz jeszcze. Dobra, zapytałem ją, a tak w ogóle, to czym się tutaj zajmuje? Zajmuję się ruinami, pozostałościami poprzednich światów, tłumaczy. Oczywiście, kiedy mogę. Ostatnio pani Otus powiedziała więcej czasu, pomagając miastu i prowadząc własne badania. Staram się naprawić coś, co nazywa się komorą rezonansową. Chodzi ci o wynalazek. Będzie pomogło. Mimo to w przeszłości lepiej musi być jacym przysługą, o której rozmawialiśmy. Jeśli zdecyduję szukać pomocy i innych kapłanów, nowe strony. Podejrzewam, że jeden z nich nosi memowi zbyt dużo naszych zachcianek. No, ona się znaleźli, stał się celem ataku jej zbirów. Chwila, uważaj, w zakonie prawdy jest szpieg? Prawie na pewno, nie, no, ty mnie nie jednak martw się, min. Póki co zarobuję swoją wiedzę dla siebie, bo jest szpicem mnie straszny. Kim lub czym jest Memovira? Chodzi o powiedzenie, by to szefowa pół świata wykwicia, bo o wiele z kim wie, więc w każdym tym aspekcie wodzi dawnych grań na tym świata i szpiedy są prawie wszędzie. Dobra, bywaj. Ruszajmy. Pogadajmy z Minem. Kapłan jest wysoki, szczupły i oddziały tylko w czarie. Jego gładką skórę barwią wolskie baźnięcia smaku, przypominające litery nieznanego języka maszywa, rozbiegając spojrzenie, manujące błyskotliwie dowcipem. Dla ciebie spojrzera w jego oczach, dostrzega wynikły błysk, a ja to cię poznaję. On wrócił. Ciekawe, co tym razem go tu sprowadza. Ten jego spojrzenie pada na Ligera i metali twardnie. No tak, od tylu godzin nikt na mnie nie krzyczał. Ja już wszystko co trzeba, mówi Aligen, zbratany ramiona na pierwszy. Ta refsa to tylko strata czasu. Co tu się dzieje? Ma do czynienia z Minem z rodu Tauli, główną marionetką zarządzającą zakonem prawdy, wyjaśnia Aligen, zdecydując Mina w ręku wody. Bardziej interesuje go, skąd wpalił do kiedy kolejny błyszczk, lisk, faktyczne badania. To może cię szukać, mój Min, choć sobie nie powinno, rozmawialiśmy tu na czynić, że badania numerami wymagają czasu. On potrzebuje miejsca, obrad spokoju, jedzenia i łówka do spania. To kosztuje. Mim przekłada ciemny wód, może się podobać albo nie, chociaż wiem, że tego nie pochwala, że w zamian za błyszki, za swoje błyszki od niewolnicy wyglądają na współpracę. Przestaniemy dostarczyć im Argusu, jeśli nie będziemy grali w ich grę, w której skończył, a wraz z nimi zakon prawdy. Aligernie to niesprawiedliwe. Może nie odpowiada z pytaniem na pierwszy, ale jakoś nie powiedziała sobie, sprawiedliwość była jednym z głównych przymiotów prawdy. No chyba się mylę. Min, wzdychaj i skupia uwagę na tobie. Poznajcie, twierdzę, minęło jakieś 10 lat, chyba nigdy nie mieliśmy okazji rozmawiać. I to ty ciągle oddziałeś, to jest Salimeri, prawda? Pracowaliście nad jakąś technologią mafii organicznych. Coś cię pomyliło, jestem tu pierwszy raz. Och, marsz czy czworo. I będę przeciw, a tu ja powiem, że nie dziwi, a co sprowadza cię do...
zakonu prawdy. Spotkałem na pana o imieniu Beleza. Pracuję nad czymś na małym rynku, ale nie chciał mi wyjawić żadnych szczegółów. Wciąż tam jest, miałem nadzieję, że w końcu sobie spokój cieknie i go zobaczymy. Nie, tak naprawdę wcale tak nie myślę. No, może trochę. Ten chłopak ma obszernia, później byłem ranniczym potworu, kiedy go znała. Teraz, kiedy trafiła, musi okazać przyjrzeć się z miejska. Myślę, że próbuję zrobić jakiś punkt. Wiesz, co jeśli obaczył go podobnie, przekaw mówię, przyda ci do pomocy, bo wtedy rodzie wróci, że siedzimy na wszystkich bogów, a czysta bardzo się przyda. W twierdzy książkowej nie ma sobie równych. Teraz wszystko da się powiedzieć o nim dobrego. Fali Mary twierdzi, że zakonie prawdy jest w piegłym mowiry. Tak nam się wydaje, mówi rzucając. Fali Mary politowała spojrzenie. Wcale nie dlatego, że widujemy tu przekających ludzi w ciemnych pelerynach. Trzeba głos, ale to za mało, żebyś dużo cię od czego nigdy nie uprzedził. Przez zbiór stracimy na swoje kopaliska. Być może również wielu nie mają pewności, bo ja w słuchu poli zaginął. Tam już biega, to tylko kwestia pracy. Gdzie znajdę Orta Faunga? Dał cię znaleźć wiadomość, ale jest na to sprawę lepiej ode mnie. Ort nikomu znany powiedział, dokąd się udaje. Czy mogę opowiedzieć mi o swojej pracy? Ha! To pytanie nie wydaje najlepsze, nie wymaga bardzo szczegółowej odpowiedzi. Specjalizuję się w mechanicznych numenerach. Również bym myślał, to kiedy na twoje zawody zarządziłem zakonu prawdy, zupełnie nie mam czasu na badania. Czy mogę dać ci kilka pytań na temat mechanicznych numerach? Byłbym ci za to niesamowicie wdzięczny, znajomy. Każda z mojego zdania odbyłem. Ale jest poświęcona temu, że albo jeszcze zakon, aby nie wystał co dużo, aby go ocalić. Podziela człowiek wie, co pracowali dłoń. Co pytaj o przewody migające światełka. Opowiedz mi o maszynie za twoimi plecami. Kiniej mogę na twoje diagusów, strawników, klifów. Napis wskazują, że Divitaku znalazł podobne urządzenie w ruinach Archoplazy daleko na północ. Przekonał miasto, że jest miejscowa, nieco modyfikowana, mają posłużyć w czytnym celu. Każdy, kto lecę to prijatelki i zagłosy, żeby nawet miłko tu odrodzają, musi odejmę się nie rozgrywać o urodzeniu. Stuje tak powyczony czas, by stworzyć Argusa. A co jeśli komuś został rok? Czy taka osoba umiera w maszynie? Nie, nikt nie umiera w środku, ale śmierć może upojrzeć taką osobę o kilka dni później. Podobnie wkład nie dowiedzę, że już zbyt często. Czasami sobie myślę, maszyna nawet ratuje ludziom, powiedziałem, że wypadkom, które los ma dla nich zanadrzu, jednak nie zawsze tak bywa. W każdym razie Argusowy wyrodzony maszyn, co nie ma identycznych, wyjął tylko rok po upływie tego czasu, wracając do urządzenia i rozpływają się w szarą mazi. To zazwyczaj przyjemny widok, ale wyraźnie im to nie przeszkadza. Zasługują na chyba coś więcej niż tylko rok służby. Nie, to zasługują na cokolwiek, odpowiada. W sensie ogólnym nie wyjął. I proszę o ulubę, nie narzekają na kłód. Po prostu muszą odsłużyć swoje i odejść. Tak właśnie działa maszyna. Mam mówię jeszcze jakieś pytania, staram się naprawić urządzenie zwane komorą rezonansową. Co takiego? Wrażenie się rapuje, co myślałem, to mi naprawdę muszę to naprawić. Gdzie ona jest? Kopule na rafie upadłych światów. To prawda, że niesamowite. Czy masz przy sobie część ten maszyn? Mam jej odławek. Spójrz na niego. Ostrożnie obraca fragment dłonia. Organiczny oraz krystaliczny. Wyładowany go odpowiednim kryształem pasował do maszyny. Właściwie na tym pracowała Sally Mary, tyle lat temu razem z pewną osobą spogląda na ciebie do fundu prawa i nic więcej nie dodaje. Baranie, bo daje ci pewność. Będzie ona, dlaczego kłamie? Później zapytał, bo to Sally Mary. Mówiąc, skupiałem się raczej na urządzeniach, zasilali w tradycyjny sposób. Wiedzę, że doświadczenia oraz konstrukcji religii ma Sally Mary. Pomów z nią na ten temat. Bywaj. Czyli to jest, moi drodzy, to oczyszczenie tego, to jest wątek główny, moi drodzy. A chwila znowirączycze połączenie metalowych zbiorników rurek. Obok gdzieś stoi stół robocza, który leży w sterta, czyli zapasowi. Uczuję za pomocą przewodu do dziwnie znajomego sarkofagu oraz innych urządzeń. Przyjrzyjmy się maszynie najpierw. Okazuje się, że niewiele z których badania każdy punkt dostępu urządzenia został starać zablokowany. Tyle pokrywy badania wyglądają na mocno zużyte. Prawdopodobnie kapłani jodu korzystają z nich podczas prac konserwacyjnych. Pozostałe liściowo ma bogate zdobione zamki z groteskowo wyglądającymi dziurkami na klucze, nie doszło najmniejszych nawet śladów zadrapań ani rys, próbowanych codziennie nieuważnie użytkowanych przesuwaw, rękoma, szyny i drzewy, to samo robi duch innej osoby. Spróbuj ustalić, gdzie widziałeś tę machinę.
ludzie, to jest wspomnienie, w którym przepada w rozwartej gardzie i twierdź, fartami szarpie gorący wiatr oczu, wpada ci gryzący piasek, brówy wie, przedzierają cię przez burza, wreszcie ostrzega na wpół, zasypadą przez piach. Maszy, zaciekawienie podwala wpadę urządzenia wewnątrz, znajduje się dzieciotę, czy klejn od króla, ale jej mijełki, kula wpaja twoją energię, która ucieka z ciebie, niczym krew zaleta maszyna, kradnie ci wycie. Marcz rozpadnie pięknie za dole, wyrażaj serca sfera, po czym obdarzył chłodnym spojrzeniem. Temu żyła, w której wspomniałem, stoi w dyszaniu przed maszyną, która wcale nie jest zniszczona w kradzieństwie, jednym swoich, a jakie jedny z swoich początków zaraz wyjdzie na kopalnię, gdzieś w środku urządzenia znajduje się osadzona weni kula. Przeszukajmy sobie stół z częściami zamiennymi. Pokupujesz przesypane na bracie element i tak wielka, a jest inny, prawdopodobnie części zapasowe stojące w pobliżu maszyny. Dajmy sobie spokój z machiną. Już się robi. Oczywiście. Niech tak będzie. Dobra. Czyli to chyba byłoby na tyle. Dobra, przejdźmy tędy. Albo nie, moi drodzy, wróćmy i wykonajmy ten quest. Tak. No ba. Ja raz przez niepowodzenie dostałem ten palec. Tak jest. Heretus? Masz jeszcze jakieś objawy? Gorączkę? Potliwość? Gorączkową potliwość? O, nie mówiłem, że myślałem przez dłuższy czas. Myślę, nie dość szybko minęło. Dobra, zejdźmy. I teraz pogadajmy z tobą, z Belezarem. Wysyła mnie Min z Lintang. Podobno potrzebuje mojej pomocy. Ty, Belezar, zaraz się odruchowaj, najgorszy mój wyraz podejrzenia ze zdrodzi. Tak, rzeczywiście, mógłby się przydać, co już nie potrzebuje, tak? Skoro przyjdzie sobie zasługi, czego oczekuję w zamian? Wiedzy! Twoja odpowiedź najwyraźniej nie rozwija podejrzeń badaczy, które przygląda cię przygryzając wargi, potem wzywa cię w kodobrze. Oto co wiem. Belezar zgodę po pracy, dlatego szpiega tym, który woli tego siebie. Ma tu urządzenie. Gdyby ktoś dał podejść dość blisko, żeby przyłacować do klatki, to aktywuje się i przeteleportuje dyktę Berona na rafę, upadł śmiał wziąć mięsień zływczo i zacie ręce. A potem... Zbada w go? Tak, właściwie to... Organizmy biomechaniczne...
niezwykle je fascynują, a tym bardziej Nyctemelony. Nie miałem okazji powiedzieć jakiegoś z bliska. Zatem chciałbym, żeby wyteleportował go z tej klatki, zabił i przyniósł jego organ pamięci. Jak działa teleporter? Nie jestem pewien, czy najbelezą. Mój dawny wdyw spójrz, teraz go zazdrawiają budowę jak i maszyny wojenne. Mówię dawny, bo gdy go aktywował, nikt do śladu. Fotkę utrzymuję po całej rafie, jak budowę się potężną siłą. Pewnie chcę zapytać, czy Nyctemelony skończy w ten sposób. Tu istnieje taka możliwość, ale nie liczyłbym na to. W końcu on unosi się nad ziemią. Biedny Karl, wiesz, że obiegł do stołu, również nie radziła sobie najlepiej. Dobra, daj mi to urządzenie. Zobaczę, co da się zrobić. Oto ono. Będę bardzo ostrożny, drugiego nie mam. I to można rozwiązać pokojowo. Kapłan Ronu o imieniu Belezar poprosił mnie, bym ukradł twojego Nyctemelona. Spójrz, dał mi to urządzenie. Eldrin to był urządzenie, które dał ci Belezar i przyglądał się po tej młody idiota. Przełapajmy go jak masz to, coś przyklacę, myślałem, że go przeprofiliśmy najwyraźniej. Nie, wzdycha i chował urządzenie do kieszeni. Rozumiem go najlepiej, lepiej żebym się wszyscy ogrzewali płynienia naszej ambicji i nadziei, dopóki nie zbuchnie w diabł. Zbadałem Nyctemelona podczas podróży, tego miejsca ten głupiec poprosił, mógłby podzielić się z nim moją wiedzą. Nadal możesz, niech korzysta z twojego doświadczenia. To niezbyt sprawiedliwe, ale masz rację, jestem w młody i dobrze było wiedzieć, pomogłem komuś za nim przerywa, potem mówi dalej. Zanim opuściłem miast księga, to robię wręcz ci zwitek podniszczony notatem. Po prostu poglądam po twoim ramieniu narodu, kłopoty po... Kolego, bez opowiedzi z drugiej strony jest i chyba jest wściekły. Zaufałem ci, krzyczy jego odcinka, jego oczu i dalej gryfu, tracę drzwiną, co będzie odrobinę, na jego twarzy maluje się smutek. Myślisz, że wygrali, bez tej słowa przez zęby na rozdał ucieka z odcinka oka i spora policja, co policji pierwszy raz tak mnie zdradzono, dyfał wściekłości, zara pali do twarzy. Powiedz tego naprawdę, że dziś kapłana Ronu wykonującego tajną misję. Wszyscy będą wiedzieć, że nie mogę, to była moja jedyna fansa. Jak mam teraz zostać więcej niż tego zwykłego agolitą? Daj notatki Eldrinta Belezarowi. Te notatki, a Belezar natychmiast zabiera swoich rąk. Gdy wyjaśnił, że zdobyłeś kapat, Frog otwiera oczy z wrażenia. To więcej, już powinienem się dowiedzieć, co Belezar czerwienią się. Potrzebowałem tyle czasu na podchody, a wystarczyło zapytać. Dziękuję, dziękuję za wszystko, naprawdę dziękuję. Piękny Elginta. Podróżnik odrobinę zawenowany machał w odpowiedzi Belezar. Nie chcę ci swoją nagrodę, bo czy odchodzi, przewracając kartki. Dobra, mamy pierścień psychiczna ochrona. I on mi umożliwia posiadanie dodatkowych enigmatów. Nareszcie. Dobra, teraz... Niech tak będzie. Przejdźmy tutaj i udajmy się, moi drodzy, do karawanseraju. Zastanówki się, po co ty to w ogóle robisz? Co z tego masz? Przygoda! I zabawa! I... Przyjaciele? Jesteśmy przyjaciółmi, prawda? Wbrew zdrowemu rozsądku muszę powiedzieć, że chyba... Złoty nut reprezentuje dobroczynność, poświęcenie, empatię. To ludzi, którzy głównym celem pomagali innym, zwłaszcza własnym kosztem. Nie ma problemu.
Dobra. Tutaj pogadajmy z tymi srebrnymi sierotami. Mario pojawia się dezastero, bo zaraz do dwa srebrne humanoidy i skóra pozyskuje metalicze, przez co to zarówno zdaje bazować do otoczenia, jak i innego wyrównania, kiedy biorą, bo obracają one wokół i w prostu nie mają usta i oczy jednolicie twarde i odbijają światło. Przypomina się nazwa tych istot, srebrne sieroty. Mogą nie korzystać z tego określenia, ale tak nazywa je zakon prawdy. Skrępne sieroty przez kilka chwil patrują się nawzajem, a potem ta poprawia zaczyna wykonywać skomplikowane językami umysłów naszych. Znaw jakieś? Nie rozumie ich gestów, jest w stanie usłyszeć ich myśli. Chodzi wam o inteligentne maszyny? Patrzę na ciebie obojętnie, jakby w ogóle nie słyszał. Istota po lewej klęgę z wyłanym palcem ziemi rysuje twój stóp linii okręgi. Jednego punktu rozchodzi równe kształt i układa z kroku nie zrozumiała, ma zapoczątek kropek. Ciebie sierota. Bogu na ciebie oczekuję odpowiedni. Dam znać i spotkam jakieś inteligentne maszyny. Tutaj można coś przeszukać. Przyłówka to jest zdrowy, mocoidy, stoi pedyczą w ufladu, na nim dużo otwarte księga, przyjrzyjby się księdze. Rolice księgi wskazuje na to, że to atlas regionu, wykonane są z grubego welidu, postawiono otwarto na mapie obrazującej Gliwy Sagusa, boiską dolinę poległych bohaterów, wylewacu górski na północy, zaczęły grubiet os Sifaganu, oraz korzystą pustynię dalej na wschodzie, opisane jako zaginione morze. Z dwoma... Wzięła stronami, znajduje się dzięki materiału drugi, taki sam włożony pomiędzy inne karty. Spróbujmy oszacować dwie książki. Krawka wygląda na najnowszą. Weli jest poniszczona od czystego kartkowania, ale to wszystko, co udaje się ustalić. Może mieć od 10 do 50 lat. Na żadnej stronie nie uświadcza ani jednej daty. Dobra, przyjrzyjmy się. Stronie naczonej drugim paskiem materiałów i w kolejną mapę rozwiązałem coś, które przydawała jego nazwy Augurkala. Wydaje się być powodzenie północ całego tkwi z Sagusa, jego granicy wyznaczył ogromny pasmo gór zwany zegarem Kala. Pasmo gór jest tak idealnie okrągły, że na pewno są stworzone mechanizmy gdzieś tak w oddaleniu przyszłości. Krajobrazy znaczył miasta i miasteczka, największe, najbardziej znaczące z nich nazywała jest sama Imidu. Po kilku chwilach wracasz do mapy regionu klifów Sagusa. Przyjrzyjmy się teraz stolikowi nocnemu. Spróbujmy otworzyć tu szufladę. Szufladę na kierunek ruchu i dobiegające do środka stukają drzwi, ruszane ciągle w środku mieszkało jakieś stworzenie. Zwinne ręce. Spróbujmy otworzyć szufladę wytrychem. Ty jesteś. Myślę, że najodpowiedniejszą postacią do tego. W środku jest mały, ozdobny grzech, który wygląda jak wysadzanie kryetami obiad, a w zasadzie nim jest to, żeby było mechanicze cudo, żeby przystają przy ciebie dopóki włosy, dzięki skrzydełku mogą wynosić nad głową właściciela szczypczastych, żeby grzech 11 zapętlonych włosów jest krajem od cieli fioletowego koloru. Wydajcie, aby kiedyś widział podobny przykład mechanicznego rzemiosła, który jest stary, bardzo stary, trzeba wyrodzić przed 9 świata. Dajmy sobie spokój ze stolikiem. Oczywiście. I pogadajmy z tobą. I kobieta o gracji i wzroście wielu urodzi na wróci opowie, kładę się, a potem zerkę na ciebie ciepłymi oczami pełnymi złotych refleksów. Witaj, witaj w domu idei, to znaczy moim. Szukam miejsca, by odpocząć, kiedy przemawia. Ja ci błogi nastrój. Czuję, że chcesz mną się zgadzać we wszystkim. Nie prawie teraz niczego więcej, jak mi spokoju, samotności, przed zdrowiem w zacisznym pokoju. Prawo, ale czy ty jesteś człowiekiem? Mieliście melodię, nie musisz poprawić, bo pod uwagę mnie wzrosło i pytanie, co widzicie zrozumiałe, tak jest o człowieku mutatko, choć na szczęście w Gliwach Sagusa nie uważają tego za przestępstwo i wie, znalazłoby się mieli na świecie, ja mógłbym chociaż sprzątać na Cegowie, a co dopiero ją prowadzić. Opowiedz mi o domu idylli.
Jaźna jest podgrójniejsza od Segowia, gdzie jest Segusek, z której ostatnio widok na najpierw pejzażu oktaw z ich pokoju, wrodu na kierowoc poza miastem i nie słychać znika ani zgiełku karawansera. Staram się, aby klienci mogli spoglądać tylko na niebo, morze i dary miasta przy delikatnej okopanie męci szumu wiatru. Jestem jedyną właścicielką tego przybytu. Zapewnię odosobnienie, bezpieczeństwo i skręcę wszystkich wędrowców, którzy zawitali do mnie przez ostatnie 20 lat. Nigdzie nie wyśpi się tak dobrze jak u mnie. Powiedz mi o sobie jeszcze raz, jestem mutantką, ale na szczęście w niebiesie, gdzie toleruje się podobnie. Nidia Sagusa i ten mowy kwidu. Nidia zostałaby ukamienowana, zabita jako zwierzyna łowna. Potrzebuję pokoju na tę noc. Mowę później, porozmawiajmy o 20 za osobę. Czyli 80, dużo. Bywaj. Przyjemnej podróży. I myślę, moi drodzy, że byłoby to na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.